Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o korzyściach płynących z certyfikacji żywności. W studiu witam Michała Cichockiego z firmy certyfikującej SGS. Dzień dobry. Dzień dobry. Co daje rolnikowi posiadanie certyfikatu? Poza oczywistym wpływem na środowisko naturalne, na pozytywnym wpływem na otoczenie, sam certyfikat daje możliwość rolnikowi na rozpoczęcie rozmów z korporacjami czy z sieciami handlowymi, aby rozpocząć współpracę, a na późniejszym etapie zwiększa pozycję negocjacyjną rolnika. Dlaczego certyfikacja jest tak ważna nie tylko dla rolników, ale także z pozycji sieci handlowych czy konsumentów? Certyfikacja to tak naprawdę potwierdzenie zgodności z wymaganiami standardów dotyczących produktu, systemów czy usług, która jest zagwarantowana przez niezależny podmiot. Ten certyfikat jest potrzebny organizacjom, żeby potwierdzić właśnie tą zgodność z wybranymi standardami swoim kontrahentom czy konsumentom. SGS jako jednostka certyfikująca, jako partner biznesowy gwarantuje obiektywizm i buduje taką relację zaufania pomiędzy rolnikiem, siecią handlową czy konsumentem i potwierdza zgodność z wymaganiami danego standardu. Państwo już macie wieloletnie doświadczenie w certyfikacji. Tak, SGS powstał 140 lat temu, zaczął swoją działalność od rynku zbożowego, kontrolując ich wysyłkę w Europie. Rozwijał się przez lata, by dziś stać się liderem rynku certyfikacji, audytów i inspekcji i oferuje szereg usług dla wszystkich gałęzi przemysłu. Dla samego rolnictwa i przemysłu spożywczego oferujemy kilkadziesiąt różnych certyfikacji, oceny różnych standardów. Prowadzimy też na zlecenie sieci handlowych, korporacji czy popularnych sieci restauracji audyty ich dostawców. Jakie są najpopularniejsze certyfikaty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo produktów oraz spełnianie zasad zrównoważonego rolnictwa? Do takich dwóch najpopularniejszych standardów należy FSA i Global Gap. FSA jest to certyfikacja zrównoważonego rolnictwa, która może obejmować całe gospodarstwo lub wybraną grupę produktów, jeżeli rolnik chce zacząć swoją historię od zrównoważonej produkcji tylko od jakiegoś wybranego elementu. Natomiast certyfikacja Global Gap to jest certyfikacja konkretnego produktu czy konkretnej uprawy potwierdzająca jakość i bezpieczeństwo produktu. Ta certyfikacja Global Gap jest aktualnie wymagana przez sieci handlowe, żeby w ogóle można było swój towar sprzedawać na półkach sieciowych. Jak wygląda taki audyt certyfikujący? Bo czasami wielu rolników sądzi, że jest to coś strasznego, zbędna formalność, a po prostu audytorzy pytają, co i jak się robi. Tak, to prawda. Audyt to nie jest nic strasznego. Audytorzy wizytują gospodarstwo, wizytują pola uprawne, rozmawiają z rolnikiem, przyglądają się jego pracy, przeglądają dokumentację, jaką rolnik prowadzi. Wszystko po to, żeby stworzyć całą dokumentację audytową, no i docelowo wystawić ten upragniony certyfikat. Jaka jest najkorzystniejsza opcja certyfikacji dla rolnika zrównoważonego? Zdecydowanie polecam certyfikację standardu Global Gap z modułem FSA. To jeden audyt, który tak naprawdę daje rolnikowi dwa certyfikaty. Dwa certyfikaty, które potwierdzają z jednej strony, na przykład dla sieci handlowych, że produkt jest bezpieczny i odpowiedniej jakości, a z drugiej strony potwierdzają najlepsze praktyki zrównoważonego rolnictwa, które rolnik stosuje przy produkcji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do widzenia.